Podcast gryonline.pl. Zostań na chwilę i posłuchaj. Dzień dobry drodzy słuchacze, spotkaliśmy się dzisiaj tutaj, żeby trochę sięgnąć wstecz, żeby trochę dać się ponieść nostalgii, żeby wrócić wspomnieniami do gier, które uwielbiamy, do serii, które może nawet są obecne u nas cały czas, o których pamiętamy, ogrywamy, ale o których ewidentnie twórcy zdają się zapominać. No i chcielibyśmy, żeby wróciły, tak po prostu. Więc będziemy dokładnie o tym dzisiaj rozmawiać i rozmawiać dzisiaj będą ze mną Adam Zachenter. Dzień dobry. Karol Laska. Hej. I ja nie będę rozmawiał sam ze sobą, ale ja będę po prostu jednym z rozmówców. Michał Mańka, dzień dobry. Przejdźmy od razu do tematu. I zanim wejdziemy w konkretne gry, to ustalmy sobie naszą dzisiejszą metodologię. To znaczy, myśmy o niej już rozmawiali wcześniej, więc jakbyś nam, Adam, przybliżył, co nam mniej więcej przyświeca jako idea. Co to znaczy zapomniana gra? Tak naprawdę trudno powiedzieć, czym jest zapomniana gra, bo to może być definicja, którą każdy z nas jakoś tam intuicyjnie sobie definiuje, ale może się okazać, że mamy pewne różnice. Więc myśmy podeszli do tego tematu w ten sposób, że chodzi nam o gry, które raczej nie są już przez twórców pamiętane. To znaczy dobrym przykładem jest na przykład seria, o której wspomnimy, jak sądzę, Heroes of Might and Magic, bo jest to gra, którą przecież wiele osób pamięta w Polsce, wspomina ciepło, nikt nie powie, że jest zapomniana, ale jest zapomniana przez jej wydawcę, którą jest firma Ubisoft. W związku z tym potraktowaliśmy te gry jako gry zapomniane. Oczywiście mieliśmy też sami pewnego rodzaju dylematy, zastanawialiśmy się, co zrobić z niektórymi grami, ponieważ żyjemy w czasach nostalgii, tak? Znaczy nostalgia jest bardzo silną emocją. Mówiliśmy o tym też w podcaście już parę razy i dlatego wydawcy często wykorzystują ją, żeby nam coś sprzedać. I liczba remake'ów, remasterów i rebootów jest ogromna dzisiaj. W zasadzie co sklep, co miesiąc jest jakaś duża premiera. Chociażby taki Faraon, który się pojawił na nowo na Steamie. Tak, to jest ta nostalgia, która od razu wywołuje uśmiech na mojej twarzy, bo ja mam super wspomnienia z Faraonem i więc oczywiście kupiłem, jak tylko wyszedł. Twórcy dokładnie na tym mnie złapali, na nostalgii, bo to nie jest gra, która została odnowiona do współczesnych standardów takich city builderów. To jest gra, która cały czas jest taka, jaka była wiele lat temu, z minimalnymi zmianami w interfejsie, ale core gry pozostaje ten sam, więc zapomniano. Nie można powiedzieć, że Faraon wraca, że wraca ta seria Zeusa i całej reszty, która tam wtedy była razem. No więc to się nie liczy do dzisiejszej metodologii. Tak, to znaczy, właśnie to jest to, myśmy dyskutowali i chyba nikt z nas akurat o Faraonie nie będzie wspominał, więc to przykład jest taki czysto teoretyczny, ale to jest dobry do dyskusji właśnie w tym sensie, że ta seria nie wróciła, tylko została odświeżona, dostała nową grafikę. Czy to znaczy, że jest zapomniana przez wydawców? No i tak i nie. W zasadzie można by się przychylić do każdej z tych tez, jakby z każdej z tych argumentów, jeśli by po prostu dołożyć sobie, co komu pasuje. Czyli tak, jeden redaktor powie tak, drugi redaktor powie dokładnie nie. Dokładnie tak. I tego się trzymamy. No dobrze, czyli gry, które ewidentnie może dostały remastery, ale ani widu, ani słychu żadnych nowych kontynuacji, takich remake'ów, takich od podstaw. Bo na przykład Residenta ewidentnie ciężko uznać za lekki remaster czy lekki remake, skoro te gry przebudowuje się od nowa. Tak. Więc pewnie to jest ten przykład właśnie drugi, czyli odświeżenie, nawet jeśli to jest starej gry, to jest jednak w takiej formie, że to ewidentnie jest niezapomniana marka. Tak, plus cały czas wychodzą nowe odsłony między tym wszystkim. Jakby trudno mówić, że tutaj cokolwiek. To byłby przykład zupełnie czegoś, co by kompletnie nie pasowało dokładnie na tą listę. Więc zacznijmy od konkretnej gry. Jakby już zarzuciłeś temat konkretnego przykładu i trzymajmy się go po prostu. Więc Heroes of Might and Magic. Seria, która w Polsce jest uwielbiana głównie za sprawą trójki. Seria, która dostała 4 kolejne odsłony. 4 chyba strasznie opluwałem, albo 5, nie pamiętam, bo tak bardzo nie pamiętam, bo nie grałem w kolejne za wiele. Ale kojarzę, już pracując tutaj, mieliśmy pokaz 7, nawet na gry offline mieliśmy specjalną prezentację, rozmawialiśmy z
z twórcami. Tam się zakulisowo dużo fajnych też jeszcze rzeczy działo w temacie rozmów, ale siódemka wyszła i siódemka zniknęła po prostu z radaru tak bardzo, że nie wróciła już seria. I teraz ja tak myślę, że nic dziwnego, bo Ubisoft nie jest najlepszy w przywracaniu starych serii. I muszę też tutaj przyznać, chyba będziemy chcieli pogadać gdzieś o takim zbiorczym powrocie strategii, ale jeśli nie, to ja tylko rzucę zajawkę, że pograłem Settlersy nowe i nowe Settlersy to dla mnie jest kompletnie nic ciekawego, więc jeśli Heroesy miałyby być w takiej formie przywracane jak chociażby Settlersy, to lepiej, żeby nie wracały, może, tego się trzymajmy, ale tak, Heroesy to jest moja zajawka, którą rzucam w waszym kierunku. Ja na 16 urodziny otrzymałem 7 Heroesy wraz z dodatkiem od grupy moich najlepszych przyjaciół i postanowiliśmy zainstalować tę gierkę jeszcze w ten sam wieczór. Skończyło się na tym, że miałem ze sobą komputer, gra nie poszła, więc co ciekawe, nie sprzedałem jej, tylko do dziś kurzy się na mojej półce, bo musiałem wykorzystać kod już wtedy, żeby w ogóle ją mieć w swojej kolekcji. Więc to była moja chyba taka ostatnia forma kontaktu z tymi nowszymi Heroesami, skutecznie odstraszająca mnie od chociażby powrotu do szóstki czy piątki. Tak więc tak, też jestem ultrasem trójki, jeszcze większym ultrasem dwójki, co ciekawe. I chociaż regularnie do nich wracam, tak czuję, że Ubisoft zaniedbał przede wszystkim tak czuję przede wszystkim, że Ubisoft zaniedbał grupę ludzi odpowiedzialnych za markę Might & Magic w tym studiu, którzy spędzili sporo czasu nad tymi wszystkimi częściami. One nie sprzedały się dobrze, ale też jeśli się im przyjrzymy i odstawimy na bok wszelkie techniczne niedoróbki, to na przykładzie naszych nieomylnych recenzji na Golu możemy zobaczyć, że te trójwymiarowe, powiedzmy w miarę współczesne Heroesy, to po kolei piątka dostała na 8, szóstka 8,5, a siódemka 7,5, więc nie mówimy o nich w kategoriach jakichś porażek, wręcz przeciwnie, są to dość pozytywne noty. Więc co się stało? No, zespół Might & Magic został przystopowany przez Ubisoft, głównie dlatego, że finansowo to się wszystko nie kalkulowało, a sam twórca, ojciec całej serii, dyrektor kreatywny marki Might & Magic, pracujący przez 18 lat w Ubisoftie, Erwan Le Breton, powiedział sam do siebie, że bardzo chciałby, żeby ta marka nie tylko żyła, ale wróciła do dawnej chwały, czyli tak jakby już od razu założył, że tą chwałą od dawna nie może się pochwalić, po czym odszedł ze studia i pozostawił markę Ubisoftowi. A Ubisoft nie jest zbytnio motywowany do tego, żeby ją rozwijać, ponieważ się boi. Boi się, że siła trójki, jak i ta negatywna energia, która krąży gdzieś wokół części siódmej, mimo że to nie jest zła gra, powtórzę raz jeszcze, sprawi, że ludzie po prostu tego nie dotkną, bo świętych gralów się nie rusza, nie? A święte grale są w trójce i można je w sobie szukać dowolnie. To ja tutaj wrzucę taki temat szybko. Serii zapomnianej, ale nie do końca, bo jakby wzruszyło to jakby skojarzenia pewne w moim mózgu w momencie, jak powiedziałeś, że świętych gralów grali kielichów nawiązujących do przypowieści biblijnych, się nie rusza. I tu jest dla mnie Half-Life jako taka seria. Nie można powiedzieć, że jest zapomniana, bo dostaliśmy Alexa, który notabene jest naprawdę mocarną grą na VR-ze i to jest dla mnie na razie taki pik VR-owy z moich doświadczeń przynajmniej osobistych. Więc ciężko powiedzieć, że to jest zapomniana seria, ale z drugiej strony do tej trójki to oni się nie kwapią. Kolejne epizody dwójki też przecież nie wyszły, mimo że miały się pojawić. No i właśnie o tej trójce w pewnym sensie zaczęło się mówić od nowa, mam wrażenie, właśnie po Alexie, że coś może być na rzeczy, że może jednak ta trójka się pojawi, ale chyba wielokrotnie w dyskusjach przewijał się ten argument, że Half-Life'y zawsze były pewnymi kamieniami milowymi od strony technologicznej na przykład i Half-Life 3 nie powstanie, dopóki Valve nie wymyśli czegoś, co pozwoli na to, że to będzie kolejny kamień milowy w jakimś aspekcie. Więc Alexa dostaliśmy, bo był świetnym przykładem dobrze zrobionej gry VR-owej.
która oczywiście bez elementu VR-owego nie jest wcale tak imponująca, bo właśnie to, że to jest na VR, działa tam dobrze. A sorry, a nie odnosić wrażenia, że gdyby ta gra nie była przeznaczona na VR, to spokojnie mogłaby mieć przy sobie trójkę? Wiesz co, pamiętam reakcję ludzi w momencie, kiedy pojawiły się te mody, że możesz w to grać bez VR-u, i ludzie stwierdzili, że to jest bez sensu właśnie gra, więc ona musiałaby oczywiście zostać zrobiona zupełnie inaczej, znaczy nie z myślą o kontroli ruchowej, ale ja też nie jestem jakimś takim wielkim znawcą Half-Life'a, bo ja pograłem kilka godzin w dwójkę i dawno temu za dzieciaka pograłem pewnie kilka razy po godzinie, mówię kilka razy po godzinie dlatego, że zaczynałem, jechałem kolejką i jak się zaczęły robić straszne rzeczy, to wyłączałem i to mi zostało do dzisiaj. Więc ja byłem super zachwycony tym, jak Alex został poprowadzony i to, że to było tak ciekawie zrobione na VR-ze, to ja przemęczyłem się przez te wszystkie straszne sekwencje, przez te przechodzenie pod wiszącymi tymi na suficie, jak się nagle wyłącza światło i jak biega sobie potworek, który jeśli mnie usłyszy, to mnie po prostu zeżre. To te headcraby, które wszędzie łażą. Ja to jakoś przetrwałem, mimo że nie znoszę takich rzeczy, bo to było tak wciągające i tak dobrze zrobione na VR-ze po prostu. Więc czy to by była trójka? No, nie wiem, bo jakby ciężko mi się odnieść, bo nie znam tego lore'u, nie znam tego świata na tyle dobrze, żeby móc powiedzieć, okej, to jest pełnoprawna taka, wiesz, odsłona. Dla mnie to jest fajna gra na VR po prostu. No ale po Alyxie na razie cisza. No ale z drugiej strony Valve też miał odwagę, żeby to ruszyć, bo to jest dość duży projekt, nie? A jeżeli chodzi o Ubisoft, to od kilku lat cisza. No dobra, wynalazłem jakąś ofertę z 2022 roku, gdzie szanghajski oddział Ubisoftu szukał kogoś do marketingu, który podziałałby sobie przy marce Might and Magic, ale marketing Might and Magic nie równa się nowa gra Might and Magic. To może być równie dobrze, ej, wiecie, że przychodzi rocznica trzeciej części gry. Niekoniecznie nawet, bo ukazała się jakiś czas temu gra mobilna przecież w świecie uniwersum Might and Magic. Tak? Pewnie mało kto pamięta, ale tak, ukazała się. Ona była, o ile się nie mylę, to był jeden z klonów popularnych wtedy autochessów. Czyli okay. tych. Kurde, coś... W każdym razie wyszła taka gra, więc to może być na przykład związane z tym, zwłaszcza, że Shanghai sugeruje, że to jest gra mobilna, tak jakby miał strzelać. Ale nie wiem, to trzeba by sprawdzić, ale... To znaczy, czasem lepiej takich eksperymentów nie podejmować, bo mamy przecież jedna z serii zapomnianych dzisiaj, o której też wiem, że chcielibyśmy wspomnieć, więc poczyńmy to teraz. Medal of Honor, które dostało VR-ową wersję, jeśli dobrze pamiętam, i to był żart. Znaczy dla mnie to był żart, że po prostu zmarnować taką markę na grę, która... No nie wiem, i to jeszcze chyba Respawn robił, jeśli dobrze pamiętam. Tu się mogę mylić, zaznaczam, ale wydaje mi się, że to robił Respawn, więc ja pamiętam, jak byłem wkurzony, jak to zobaczyłem tą zapowiedź, bo Respawn, który... No ja kocham Titanfalla i Titanfall może jeszcze też dzisiaj wrócić w rozmowie, ale po prostu kocham miłością bardzo ogromną, mimo że nie lubię, inaczej, nie ruszają mnie aż tak gry z wielkimi robotami, to whatever, ale kampania Titanfalla 2 była przewspaniała jak dla mnie, więc ja bym bardzo chciał więcej z takich rzeczy i nagle Respawn robi VR-owego Medal of Honor i to jest takie... Okej. Okay. Jeszcze on był, zdaje się, bardzo zły. Z tego, ta zapowiedź wyglądała bardzo źle i gra chyba jak wyszła też wcale nie zebrała jakoś specjalnie pozytywnych wrażeń, więc może czasem nie warto wracać do marek, a przynajmniej nie wiem, no nie próbować ugrać na nich czegoś. No to brzmi trochę jak, wiesz, próba sprzedania produktu, który wiesz, że jest no jakiś, ale jeśli nie podepniesz go pod jakąś markę znaną, to ludzie mogą być niechętni w ogóle na to spojrzeć. I ja tutaj dam przykład z zupełnie innego świata. Ja przynajmniej tak to odbieram, bo jakiś czas temu Ford postanowił robić Mustanga elektrycznego i to jest samochód, który w ogóle nie ma nic wspólnego z Mustangiem spalinowym, tylko ma nazwę. Dlaczego? No moja teoria jest taka, że wpakowano tam tak drogie rzeczy w kontekście tego elektrycznego silnika i tak dalej, że gdyby to nie miało nic wspólnego z Mustangiem, w sensie nazwowo przynajmniej i częścią designu, to nikt by tego nie chciał. Pomimo, że jakby no fajnie się tym jeździ, bo byłem na jeździe próbnej, to nie jest reklama Forda. Ale o to mi chodzi, że czasem przylepienie jakiejś marki do gry, która spokojnie mogłaby być czymś innym, jest próbą sprzedania czegoś, tak mi się wydaje. I to jest zły kierunek. W sensie, jeśli nie masz zamysłu, że robisz tę markę
i chcesz ją przywrócić i masz na to jakiś pomysł, tylko chcesz zrobić cokolwiek i w jakiej marce to umieścić, to nie jest dobry kierunek. A przy okazji, czy to nie działa na szkodę tej marce, która teoretycznie powinna rywalizować z Kodem i BF-em, a tu nagle okazuje się, że takim akurat wyborem stworzenia gry pod inną platformę, powiedzmy bardziej niszową, mniej dostępną dla wszystkich, tak jakby ugruntowujesz jej pozycję tuż za czołówką, ale jednak sprawiasz, że widzisz, że pomiędzy nią a czołówką jest jeszcze jakaś przestrzeń do wypełnienia, nie? I teoretycznie ta multimedialność, ta kwestia tego, że te media wzajemnie się teraz przenikają i możemy sobie zrobić mnóstwo różnych gier w ramach jednego uniwersum i te wszystkie gry będą, powiedzmy, na innej platformie, ta marka nadal może być tak samo silna, nie? Ale jeżeli masz markę, nie wykorzystujesz jej pełnego potencjału, a tak jak teraz mówisz, tworzysz sobie grę na platformę niedostępną dla wszystkich, to nagle okazuje się, że ona może na tym dużo stracić i przez to też właśnie odejść powoli w zapomnienie. No i tu wracamy nawet do przykładu 2VR i 2VR z Half-Life'em, gdzie Valve ugrało to przegenialnie, bo zrobiło dobry produkt, a Medal of Honor po prostu to była taka, no brzydko powiem, to były popłuczyny gry, a nie coś fajnego. No ale dobra, Adam, przejdźmy dalej. Jakby zarzuć nam tutaj serią zapomnianą, którą chciałbyś, żeby wróciła. To jest w ogóle takie też, to jest podchwytliwe pytanie, bo właśnie czy bym chciał, to nie wiem. To znaczy, chciałbym zobaczyć, jakby wróciły. Mówię ogólnie o tych grach, bo nieraz jest tak, że to, co wyszło te 20, powiedzmy, lat temu, co chwyciło nas za serce, jak mieliśmy te naście lat, po prostu nigdy już jakby w nowej formie nie zachwyci tak samo. To jakby nie te same emocje, nie ten wiek. W związku z tym, ale tak czy inaczej, parę takich rzeczy sobie wypisałem. Chodzi mi na przykład po głowie Mortyr, polska strzelanka Mortyr, która nie była dobrą strzelanką. To w ogóle była seria. To była seria, która się rozpoczęła w 1999 roku i która ostatecznie zaliczyła 5 odsłon. I one nie miały najlepszych ocen, tak? Przedostatnia dostała u nas na Mortyr Operacja Sztorm 5,5 na 10, tak? To były takie bardziej kioskowe FPS-y, tak? To była ta era gier z kiosków, które można było kupić, takich też między innymi polskich. No i, ale ja na przykład pamiętam do dzisiaj pierwszego Mortyra, pamiętam sceny otwierające, one się zaczynają chyba taki w okolicy takiego zamku, w każdym razie jest śnieg, jest zima i jak chodzimy, to słychać skrzypiący śnieg pod naszymi butami. I pamiętam, że to było takie wow dla mnie wtedy. No i ja na przykład bardzo miło wspominam Mortyra. Wspominam go miło, bo byłem młody, bo pamiętam, że graliśmy z tatą w ogóle wspólnie w tego typu strzelanki, więc Mortyra też przechodziliśmy razem. I no i też pewnie dlatego, że wtedy nie wiedziałem, że to nie jest szczególnie dobra gra, tak? To znaczy mało gier na oczy swoje wtedy widziałem, co nie zmienia faktu, że to mam jakiś sentyment do tej marki i takiego Mortyra w jakiejś nowej wersji, oczywiście mówię raczej albo totalnej fikcji, tak? Bo to nie jest marka warta wskrzeszania. W tym sensie, że ona jest znana co najwyżej w Polsce, a nie polski rynek jest w tym momencie głównym celem twórców polskich gier, tak? Tak, ale na przykład taki Kangurek K.O. wrócił. Tak, Kangurek K.O. wrócił, faktycznie. I ciężko powiedzieć, że to jest międzynarodowy fenomen, o którym nagle wszyscy pamiętali, nie? Powiem tak, bardzo długo tworzenie FPS-ów, takich poważnych FPS-ów było czymś zarezerwowanym dla dużych firm. To znaczy nie można było zrobić sensownej strzelanki, bo nie wiem, 5, 7, 8 lat temu, która byłaby, za którą by nie stała duża ekipa, bo to po prostu by nie wyszło. To by wyszło bardzo słabo. Jakiś czas temu pojawiła się taka strzelanka w tym stylu, jak właśnie mówię, dotycząca II wojny światowej, polska strzelanka. Ona się nazywała Początek kampanii wrześniowej. Nawet nie pamiętam w tym momencie jej tytułu, ale pamiętam, że no nie była najlepsza. Ona była bardzo skryptowana. To z rok czy dwa lata temu się ukazała. Trochę było, bo chyba pamiętam materiał na TV Gry dość krytykujący tę grę. Tak, tak. I właśnie o to chodzi. Jak masz małe środki, to nie zrobisz dobrej strzelanki. Ale to się o tyle zmieniło, że dzisiaj modne są boomer shootery. Może na przykład Mortyr w formie boomer shootera pikselowatego. Polski Project Warlock, tak? Dobrze pamiętam nazwę? Chyba tak. To młody chłopak robił jeden, który chyba, nie wiem, czy to z Gogiem wydawali, czy jak, ale to się świetnie przyjęło i faktycznie gatunek znany jako boomer shootery dzisiaj, tak. No
no ma bardzo dużą target grupę, nie da się ukryć. Tak, tak, tak. I tych gier wychodzi bardzo dużo, one są, są bardzo ciekawe, często to są takie twisty gameplayowe, to nie jest tylko i wyłącznie odtworzenie jakiegoś tam klasyka, czy gameplayu z niego wziętego 1:1, czy tam z jakimiś małymi usprawnieniami, ale często zupełnie nowe gry. I rzeczywiście jest sporo tego typu, całkiem nieźle ocenianych strzelanek, ja w parę nawet grałem, tak? To tak, tak mi właśnie przyszło do głowy o tym formie odtworzenia, jakiej mówisz, to dla mnie na przykład takim dobrym podejściem do tego były nowe Wolfensteiny Bethesdowe, bo ja jestem z czasów już trochę po tym, jak pierwiesz w Doom 9.3 i tak dalej, Wolf z tamtych czasów, to nie są moje czasy i nie grałem w takie rzeczy, więc ta marka, przeniesienie jej te kilka lat temu do takiej formy, to jest właśnie dla mnie coś, co stawiam sobie za taką fajny przykład dobrze zrobionego uwspółcześnienia formy. Bo w zasadzie wciąż korowo chodzi o to samo, że grasz typem, który strzela do nazistów i gdzieś tam pewnie załatwia Hitlera. I w tym wszystkim dostałeś to po prostu w porządnej, współczesnej formie, naprawdę dobrze zrobionej strzelanki. No i racja, tutaj duże studio za tym stoi, tu nie ma co ukrywać. Duże studio, duża marka, tak? Mortyr, nic z tego nie ma, więc raczej to tak w sferze moich fantazji pozostaje. Ale gdyby, to wiesz, to ja bym chciał wrzucić tutaj serię, która w pewnym sensie jest zapomniana, którą wrzuciłeś na listę, ale z drugiej strony mam wrażenie, że ma swojego spadkobiercę we współczesnej grze i chciałbym tutaj wyciągnąć serię Jedi Knight. Seria Jedi Knight, która operowała wokół Kyle'a Katarna, który, jeśli dobrze pamiętam, ja nie pamiętam pierwszych Jedi Knightów, ale on był chyba na usługach Imperium, potem przestał być, potem dostał moc, potem dostał więcej mocy, znaczy wyrzekł się mocy, potem znowu ją odzyskał, bo mu pseudo-partnerkę jego zabili, a potem pojawiła się nowa część, w której gra się już zupełnie nowym typem, a Kyle Katarn jest NPC-em. Najwięcej grałem w Outcasta i w Academy, więc stąd nie kojarzę początków. W każdym razie Jedi Knight jako seria jest już raczej zamknięta i myślę, że nie wraca, ale z drugiej strony mamy serię Jedi od Respawnu, która jak dla mnie jest takim w pewnym sensie spadkobiercą takiej serii, a przynajmniej moje odczucia, jakie wywoływały we mnie kiedyś Jedi Knight i jakie wywołuje teraz Jedi, no to są właśnie takie. W sensie bardzo, bardzo mnie cieszy, bo na tamte czasy gameplay mieczem w Jedi Knightie był niesamowicie wciągający, mimo że prosty. Nie zliczę, ile dziesiątek godzin spędziłem w Akademii w Multiku, grając z ludźmi w różne tryby, pojedynki. Stałem się w pewnym momencie specem ciężkiego trybu walki pojedynczym mieczem. Byłem bardzo dumny z tego powodu. No i dzisiaj jest to seria Jedi, która nie jest nastawiona na multi, to już jest czysto singlowe doświadczenie, ale to dla mnie jest właśnie taka nieformalna kontynuacja, ale co subiektywnie mówię, nie? Że takie odczucia mam, więc nie wiem, czy byłby sens przywracać w ogóle Jedi Knighta. Znaczy mówisz, że to jest zamknięta całość, powiedzmy, ale Kotor pokazał, że nawet jeśli stworzyłeś sobie kiedyś grę, to możesz zapowiedzieć jej remake i dać jej drugie życie. Nie? W sensie to nie tylko Kotor pokazał, bo żyjemy w erze remake'ów ogólnie. Ale gdybyś nagle otrzymał informację, że Jedi Knight otrzymuje remake i zostaje dostosowany do współczesnych realiów, to nagle okazuje się, że funkcjonowałby obok Jedi'a, tego nowszego, którego porównujesz z tym klasykiem. I wydaje mi się, że to nawet nie byłoby nic wielce zaskakującego. Tak, chyba że ten bo to, Kotor jest w sumie bardzo dobrym przypadkiem, bo ja bardzo na to liczę, czekam straszliwie, ale jestem ciekaw, co oni z tym zrobią, bo jeśli ten Kotor będzie remake'iem w stylu Faraona, o którym już dzisiaj mówiliśmy, to pogram, znaczy kupię dla sentymentu, nawet może i przejdę dla sentymentu, ale po czasie uznam, że to jednak jakby nie było potrzebne, nie? W sensie ja dzisiaj wciąż mogę zagrać w pierwszego Kotora. Oczywiście głównie dlatego, że różowe okulary sentymentu działają i mogę przymknąć oko na tragiczną już dzisiaj grafikę i grać w to w oknie w rozdzielczości 1024x700 ileś, bo to w 4x3. I ja mam super doświadczenie grając nadal w pierwszego Kotora. Ale no, zobaczymy, jak to wyjdzie. I to samo mam z Jedi'em, nie? Czyli na pewno bym kupił, jakby mi dzisiaj powiedzieli, że robią, nie wiem, Outcasta i Academy jako remake. Ale
Czy ostatecznie byłbym z tego zadowolony, to nie wiem. To jest w ogóle interesujący przypadek, bo przecież mówimy o Star Warsach, czyli o marce chyba niezabijalnej, nie? Nieśmiertelnej. Jest po prostu zbyt rozwinięta, w sensie na tyle rozszerzyła to swoje uniwersum, już tyle osób zaciągnęła pod siebie, zbudowała wokół siebie taki hype na następne lata, być może i dekady, że aż dziwne, że możemy mówić o jej poszczególnych reprezentantach, chociażby właśnie na płaszczyźnie gier, w kategorii gier, które dobrze wspominamy, ale przez świat zostały już trochę zapomniane i zakurzone. Bo kiedy przyjrzę się swojej liście, powiedzmy, moich potencjalnych pików na gry zapomniane, no to wszystko to są jednak marki, które swój początek miały albo właśnie w grach wideo, albo powiedzmy pojedyncze przypadki w jakichś systemach RPG, ale kogo interesują w mainstreamie systemy RPG, to raczej jest nisza, z której... No, nie byłoby tak wielu RPGów, gdyby nie papierowy system RPG. Tylko, że to jest powiedzmy taki... punkt inspiracji, powiedzmy taki fundament, ale fundament, na którym wcale nie jest tak oczywiście coś budować, kiedy tworzysz pierwsze gry w gatunku, ale no to właśnie może o tym za chwilę, chyba że nie mogę lecieć słuchaj, zacząłeś temat, to jedziemy z tym. Tak, no i wiadomo, poleciałbym z Baldurem, gdyby nie to, że Larian od kilku lat wciska nam trójkę, ale nie może coś nam wcisnąć, także czekamy do sierpnia. Tylko to jest dobry przypadek, gdzie Baldur był zapomniany przez wiele lat. I tak, to jest właśnie ten ciekawy temat, który chciałbym rozwinąć. Jak wiele z tych zapomnianych serii, o których mówimy, otrzymał po drodze nowe wersje. Był remaster. Tak. Bo tam jeszcze był ten taki nowy dodatek do dwójki, czy tam coś tam, ten Siege of Dragonspear tak, chyba? Tak. To był dodatek faktycznie? Do jedynki. Tak, tak, do jedynki. On posiada parę chapterów. On chyba nawet rozciąga się do 20 godzin playthrough, także ja aktualnie powtarzam sobie Baldura i mam tam 20 godzin na głównej fabule, więc można powiedzieć, że to jest naprawdę porządny kawał gry, który był tam dodany. A wracając, no ja chciałem powiedzieć Icewind Dale, czyli tej grze, która zawsze była w cieniu tego Baldura. Zawsze i wszędzie, nie? I teoretycznie wiele osób zadawało sobie na przestrzeni lat pytanie, czy istnieje szansa na Icewind Dale 3? Tak wtedy wszyscy fani mówili, no pewnie istnieje, chętnie bym zagrał, ale najpierw chciałbym jednak tego Baldura. I to jest, wydaje mi się, kwestia odstawienia pewnego podgatunku RPG-ów na bok. Wyczytałem sobie. Fergus Urquhart, człowiek, z którym przeprowadziliśmy jakiś czas temu wywiad, ojciec Falloutów, człowiek, który współpracował z wieloma deweloperami podczas produkcji Icewind Dale, Planescape Torment czy Baldur's Gate, w innym z wywiadów, nie naszym, powiedział, że bardzo chętnie stworzyłby Icewind Dale 3. Było to w 2009 roku, ale podkreślił, że nie wydałby na to wielu pieniędzy, bo to niemożliwe. Sam jednak uważał, że klasyczne izometryczne RPG nie powstają dlatego, bo znudziły się ludziom i nie sprzedałyby się. Nie powstają dlatego, bo jest poważny problem licencyjny z nimi. I wydaje mi się, że dowiódł swego, kiedy stworzył Pillars of Eternity, czyli grę, powiedzmy, będącą całkowicie nową marką, całkowicie nowym IP, nie korzystającym ani trochę, powiedzmy, z Baldurów czy Icewind Dale'a w kontekście samego świata czy samej fabuły. Jasne, był nimi silnie inspirowany, ale stał na własnych nogach. No i nie tylko uratował to studio od bankructwa, ale też całkowicie ożywił ten gatunek. I tak jakby w mojej opinii to właśnie Pillars of Eternity sprawiło, że zaraz dostaniemy Baldur's Gate 3 i że najprawdopodobniej w przyszłości, bo wydaje mi się, że sukces Baldur's Gate'a tylko ten proces przyspieszy, dostaniemy również Icewind Dale'a, o którym teraz nikt nie mówi, który znowu, powiedzmy, jest w tym cieniu, ale wydaje mi się, że zielone światło w przyszłości powinno mu zostać nadane z automatu, jeśli tylko okaże się, że to będzie się kalkulowało. Jesteś optymistą bardzo. Jestem optymistą, ale jestem też pewien, że Baldur's rozbije bank, także rozliczajcie mnie z tej tezy za parę miesięcy. Wiesz co, to ja na to patrzę trochę z perspektywy osoby, która aż tak nie siedziała w takich starych RPG-ach, w sensie nie starych RPG-ach, kiedy one były te 20 lat temu, to one nie były stare. Ale chodzi mi o to, że z takiej perspektywy osoby właśnie nie grającej za wiele w RPG w tamtym czasie, to marka Icewind Dale dla mnie istnieje znacznie mniej w świadomości niż Baldur, bo Baldur był chyba takim koronnym przykładem
przynajmniej nie wiem, w naszym kraju chociażby. No i były jeszcze Neverwinter Nights, które pamiętam akurat, bo grałem. W Icewinda nie wiem, czy grałem któregokolwiek. Mam z głupa w głowie taką grę jak Nox, co do której wiem tylko, że też była RPG-iem, grał w to mój wujek. Ja nie kojarzę nic konkretnego z tym. Ale nie wiem, czy Icewind jest na tyle marką samą w sobie, żeby wyciągnęła jakby kasę, w sensie od ewentualnego wydawcy na jej zrobienie. Nie wiem, czy na przykład umowny Larian prędzej nie zrobi kolejnego Divinity i to już będzie sukcesem, bo to jest nowa marka, którą im się udało rozhulać. Albo Baldur's Gate 4. Albo tak. Baldur's Gate 4. Chociaż ja mam wrażenie, że to studio mogłoby teraz pewnie robić na zmianę Divinity z Baldurem jako, wiecie, kolejne swoje gry. I prawdopodobnie oni by przez długi czas utrzymywali się tylko z tych dwóch marek. Więc jakby nie wiem, to są moje jakieś tak też gdybania, czy Icewind jest na tyle mocną marką światowo do dzisiaj, żeby chcieć przywracać coś pod tym tytułem, bo wtedy, jeśli nie jest aż tak mocna, to tylko deweloper musiałby być główną siłą napędową, która by przyciągnęła do tej gry, nie? A pytanie, czy na przykład Divinity było dużą marką, kiedy ożywiało je tak naprawdę Divinity Original Sin, bo wiele lat temu te gry istniały i teoretycznie w jakiejś świadomości graczowskiej pozostawały, ale wydaje mi się, że samo Original Sin funkcjonowało jako coś trochę osobnego, gra, która korzysta z dziedzictwa marki, ale tak naprawdę 90% graczy prawdopodobnie nie wiedziało, że wygra coś z tej serii, tylko po prostu traktowało to jako osobny byt, całkowicie, coś całkowicie świeżego, bo nad tym się zastanawiam, czy rzeczywiście w kontekście tych RPG-ów potrzebujemy silnych marek, żeby one się sprzedały. Czy to nie jest tak, że one trafiają zawsze do tego bardzo licznego, w cudzysłowie, betonu? A jak było na przykład sprzedażowo z Tyranii, kojarzycie? Bo to też przecież jest taka kultowa, znaczy kultowa, typowo RPGowa przygoda, jeszcze z twistem, że grasz jako ten zły, ale nie pamiętam, jak dużym ewentualnie sukcesem to się mogło okazać, więc widzę, że Adam, w międzyczasie sprawdzasz, dlatego my teraz tutaj rozmawiamy i kupujemy czas do momentu, jak Adam będzie gotowy, żeby nam powiedzieć. Znaczy nie zdążę nic sprawdzić, ale nie zdążę nic sprawdzić, więc powiem z głowy. Z tego, co pamiętam, to Tyranny właśnie okazało się raczej niezbyt specjalnie dużym sukcesem finansowym, że po tych Pillarsach Obsidian miał ochotę zrobić coś jeszcze i to był bardzo ciekawy twist, bo to jest gra, w której gramy złymi i jesteśmy złymi, w sumie taki dosyć intrygujący, ale nie sprzedało się to jakoś super. Ona miała też swoje wady, tam na przykład nie było w zasadzie innych przeciwników niż ludzie, w związku z tym jakby potworów, takich rzeczy. Ona była jakby znacznie bardziej budżetowa w tym względzie i to też powodowało, że też była nudniejsza, jeżeli chodzi o gameplay na przykład, ale wydaje mi się, że nie chwyciła tak super, że ta nowa marka, ta konkretna nowa marka Obsidianowi nie, zresztą no, nie wrócili do niej, no, tak? Do Pillarsów wrócili, tak, ale co też nie okazało się wielkim takim sukcesem, jakiego chyba oczekiwali. O tym chciałem powiedzieć, że pierwsze Pillarsy zrobiły niesamowicie dużo szumu, po czym wyszło Tyranii, które no właśnie zaginęło dość szybko w takim dyskursie jakby internetowym nawet. Po czym pojawiło się Pillars of Eternity 2, które, jeśli dobrze kojarzę, miały tam bardziej takie pirackie klimaty. Tak. I zastanawiam się, czy to może setting jakimś cudem, czy po prostu sam fakt, że nie udało im się po prostu powtórzyć sukcesu jedynki, która może trafiła w dobry czas po prostu. Ja mam taką teorię, że są takie gry, które gracze odbierają jako kontynuację bardzo bezpośrednie poprzednich odsłon. I to jest problem dla takich gier często, bo jeżeli oczywiście to są bardzo popularne gry i są w tym momencie na fali, to okej, to jest zaleta. Ale często może być, ja jestem dobrym przypadkiem, grałem w Pillarsy 1, nie skończyłem ich, 40 godzin w tę grę utopiłem, za jednym podejściem, za innym też kilkanaście, więc jakby całkiem sporo grałem i ostatecznie nie sięgnąłem po dwójkę, ponieważ jest to kontynuacja historii z jedynki, której możesz nawet wgrać swojego save'a, którego mam jeszcze 10 godzin, więc jeszcze może to dogram. I w efekcie nie kupiłem dwójki, nie dałem zarobić Obsidianowi. Są takie gry jak Wiedźmin 3, które wszyscy odbierali z kolei jako, zresztą całkiem słusznie, tak jakby nową grę. Nawet często się mówi Wiedźmin,
mając na myśli Wiedźmina 3, że to mm-hmm. trzecia odsłona. Nie mówimy często 3, tylko mówimy po prostu Wiedźmin to jest Wiedźmin 3. I gracze tego nie odbierali, nie mieli problemu z tym, że nie przeszli dwójki, chociaż przecież to ma jakiś kontekst tam, przecież można tak, kwestia możesz, tych decyzji, możesz prawda? Zaciągnąć. Są nawet takie tak. drobiazgi, że jeśli dobrze pamiętam, ostatnio mi to gdzieś mignęło, że jak w dwójce po pijaku sobie zrobisz tatuaż, to Geralt w trójce może mieć ten tatuaż na szyi cały czas dostępny, także jak najbardziej. Są takie, ale mimo wszystko widocznie gracze na całym świecie nie odbierali tego jako problemu, a w przypadku Pillarsów wiem to, mówię po sobie, może jest to wyjątkowym przypadkiem, ale myślę, że nie, że jest wiele osób, które nie sięgnęło po tę grę myśląc, a jeszcze skończę jedynkę albo a zagram w jedynkę. Daleko nie musisz szukać, bo ja jestem takim przykładem osoby, która też spędziła kilkadziesiąt godzin w pierwszych Pillarsach, nie skończyła ich, przez co bała się sięgnąć po dwójkę, bo o, przecież nie znam zakończenia. A pogubię się. Tak, że może byłoby lepszym wyborem, gdyby to była, owszem, dwójka, ale na przykład zupełnie nowa historia, żebym wiedział, że ona nie ma nic wspólnego z jedynką i jakby mogę spokojnie, i wtedy bym chętnie zagrał, bo z tego co wiem, co mówił Hubert w redakcji, który między innymi recenzował, to jest dużo lepsza gra niż jedynka i ona ma więcej, jest fajniejsza mechanicznie, ma mniejszą drużynę, tam był problem z tym mikrozarządzaniem w trakcie tych bitew, to się robiło nudne pod koniec i tak dalej, więc jakby dwójka jest lepsza, ale no, ma, więcej osób po nią nie sięgnęło. Więc... Może wtedy w takich sytuacjach nie należy gry nazywać umownie Pillars of Eternity 2, tylko na przykład skonstruować tytuł typu nie wiem, Shadow of Eternity. Nie? Chodzi mi o to, że zachowujesz element tytułów, który powoduje, że czujesz, że to jest ta sama seria, ale to nie ma tego numerka, który sugeruje ci, że tak, że to jest bezpośrednia kontynuacja. Szczególnie, tak jak mówicie, w grze, która jest na wiele, wiele godzin, a która ewidentnie potrafi zmęczyć na tyle, że się jej nie kończy. Czy takim sequelem właśnie nie będzie Baldur's Gate 3, właśnie takim nieco bardziej inkluzywnym od Pillarsów dwójki? I czy taką grą nie mogłoby być Icewind Dale 3, które by korzystało z tego świata, nadal działo się na tych zaśnieżonych, zapomnianych krainach, czerpałoby garściami z dziedzictwa serii, ale byłoby punktem wejścia dla nowych graczy. No tak, tak, tak. Tak to powinno się zrobić, jeżeli się chce przyciągnąć oczywiście graczy. Ale skoro mówiliśmy o grze, w której można się wcielić złego w kontekście o tyranii, no. To ja w takim razie przejdę do kolejnej serii, którą może niekoniecznie ja, bo ja może nie wiem, czym się w niej jakoś zakochał, gdyby wyszła na nowo, ale wiem, że jest sporo osób, które by tak zrobiły. Mowa o Dungeon Keeperze, czyli grze, w której najbardziej oczywistym skojarzeniu z grą, w której możemy się wcielić w tego złego chyba. Tak, rogaty. Tak. Ja grałem w dwójkę najwięcej, więc z jedynką mam wspomnienia żadne praktycznie. I krótki rys historyczny. Dungeon Keeper miał swoją próbę odkopania, ale strasznie, ale to strasznie nieudaną z powodów czysto korporacyjnych. Tutaj bardzo polecam drugą książkę Jasona Schreiera, który rozpisuje się o tej historii, ponieważ studio, które robiło, i to była chyba mobilna wersja Dungeon Keepera, upadło, znaczy zostało zamknięte przez to, że nie podołali, ale ich celem, który im postawiło EA, było wyciągnięcie maksymalne kasy z ludzi, jakie się tylko da. Więc Dungeon Keeper mobilny okazał się niewypałem kompletnym. Obok tego mieliśmy War for the Overworld, jeśli dobrze pamiętam, które było niezłe, ale przyznam, brakowało mi korowej postaci z okładki, która mnie wtedy przyciągnęła. No i zaskakująco wychodzi kolejny Steam World, prawda? Który ma też takie mieć trochę elementy Dungeon Keeperowe. Tak, tak, tak. Nie ukrywam, powoduje to u mnie ogromną ekscytację, bo chcę to sprawdzić. Tak, jest jeszcze seria Dungeons, mhm. która miała parę lat temu, no już tak z 5, odsłonę swoją trzecią, a czwartą ma mieć chyba w tym roku albo w przyszłym. I jest też w sumie bardzo podobne w swoim założeniu. Evil Genius też wróciło. Grałem, ale to mnie akurat nie ruszyło kompletnie. Ale to jest to ten pomysł na taką strategię rozbudowy bazy tego złego. Tak, mnie też się tak. nie podoba jakby estetyka i taki pomysł z takimi śmiesznymi vilanami jakimiś. No, doktor Lunderszczyc, takie same vibesy ma. Tak. Jakoś to, mnie to nie chwyciło, nawet tego nie odpalałem, ale jakby, więc jest to jedna z tych serii, które nie wracają, mimo tego, że jest jakieś zainteresowanie tego typu gameplayem, czy tego typu grami, bo kolejne wychodzą. A to jest w sumie bardzo intrygujące, że to nie wraca, tym bardziej, że gra miała swoją przecież
nazwijmy to w pewien sposób, charakterystyczną maskotkę. To znaczy postać Rogatego tak się wbiła, myślę, w pamięć graczy, w których grali to wtedy. I jasne, targetem tej gry wciąż byliby ludzie, którzy kojarzą oryginały, bo ciężko by było w ten sposób marketingowo trafić do nowych ludzi. Ale postać była bardzo charakterystyczna, więc nawet oparcie się na przywróceniu tej postaci. Jak ogląda się trailery Dungeon Keepera, to myślę, że trochę musiałoby się zmienić, bo panie w czarnym lateksie, biczujące potwory rozciągnięte na kołach, to nie jest chyba coś, to nie jest sposób, w jaki by się dzisiaj reklamowało tę grę, ale no kurde, dla mnie, jak myślę o postaciach z mojej młodości i o graniu jako dzieciak, to Rogaty stoi u mnie na tym samym poziomie rozpoznawalności i skojarzeń, co chociażby Crash Bandicoot, co Krok, w którego grałem za dzieciaka bardzo mocno. Więc ja bym chętnie przygarnął, ale faktycznie chyba nieudany eksperyment z mobilką posłał tę serię do grobu. No to akurat fajne przykłady przywołałeś, bo co, no bo Krok nie żyje, przykro nam. Crash też bardzo długo nie żył, prawda? Tak naprawdę. A wrócił na szczęście. Na całe szczęście wrócił i ma się całkiem dobrze, chociaż teraz coś tam dziwnego zapowiedzieli, co jest chyba mobą 3D z elementami deathmatchu. Tak, bo już chciałem mówić, że racing, ale nie, to nie racing, bo zapowiedziano coś jeszcze innego i to jest ta straszna moba. Nasz redakcyjny kolega Czarny Wilk nie przeżył tego dobrze, by był pewien, że to będzie cyferka 5, obok napis Crash i będzie można się cieszyć. Mam wrażenie, że wszyscy myśleli, że to będzie piątka, bo obserwowałem czat w momencie, kiedy zapowiadano tę grę i tam to się zamieszki zaczęły. Nie dziwię się. Ale no tak, jakby myślę, że o Dungeon Keeperze wiele więcej się powiedzieć nie da, ale już mówiąc o w pewnym sensie próbie odkopania czegoś z grobu, odniósłbym się tutaj do serii Splinter Cell, o której wiemy, że coś powstaje, cały czas się mówi, kiedy powstanie nie wiadomo, ale to jest o tyle ciekawe, że tam te przymiarki do odkopania trupa zaczęły się ostrożnie i dziwnie, bo zaczęto pchać sama Fischera do innych gier. I ja pamiętam, rozmawiałem z moim serdecznym kolegą Kamilem, który nie wiem, czy tego słucha, ale jeśli tak, to bardzo, bardzo go pozdrawiam. I mówiłem, niech ten Splinter Cell już wróci. Po czym dostajemy zapowiedź gry mobilnej Ubisoftu, w której są postacie wszystkie chyba z serii wszelakich tomoklęsiowo-Ghost Reconowych i tam jest Sam Fisher. I ja tak mówię, nie, dlaczego? Po czym do nie do Wildlandsów, tylko do Breakpointa trafia Sam Fisher. Więc przymiarki co chwilę, na zasadzie wrzucanie tej postaci. No i w końcu zapowiadany jest remake, który, no zobaczymy, czy będzie remake'iem, czy może nawet rebootem. Ja nie miałbym nic przeciwko, gdyby to był czysty reboot, że wracamy do marki, ale nawet jak to jest ta sama postać, to piszmy to wszystko od nowa. No i mam duże oczekiwania, które prawdopodobnie mogą pogrzebać tę grę, jak już ją odpalę, bo będą zbyt wysokie. Też pewnie przed decyzją o ogłoszeniu światu powstawania tej gry, trzeba było sprawdzić, jak potencjalnie ten świat mógłby na nią zareagować, bo umówmy się, ale skradanki przez wiele, wiele lat miały taki trochę nieokreślony status. I mówię o tych ostatnich latach. Bo co, tak naprawdę Metal Gear Solid się skończył, Kojima odszedł. Assassin przestał się skradać. Tak, i potem wychodził w tej dziwnej, epizodycznej formule Hitman, który kiedy już się doczłapał, zebrał sobie te trzy części, to wydaje mi się, że jest jednym z najlepszych reprezentantów gatunku na ten moment. Tylko czy on technicznie rzecz biorąc jest przebieranką może bardziej niż skradanką, jest tak? Przebieranką i skradanką. Skradanką. To wam powiem, że jakby Hitman, który jest teraz w tym momencie faktycznie tym jakimś tam topem gatunkowym, mi kompletnie nie podchodzi. W sensie to nie jest rodzaj gameplayu, który lubię, ja tak ze samo. Względu na konstrukcję gameplayową. To znaczy ja nie chcę przechodzić 20 razy tego samego poziomu i kończyć go na inne sposoby albo szybciej, bo to mnie nie jara. Ja jednak lubiłem to, że tam była fabuła, która się ciągnęła i pomimo, że skradałeś się cały czas i musiałeś sobie rozkminić, nie wiem, lepszą ścieżkę na przejście, nieuruchomienie alarmów i tak dalej, to jednak wolę coś takiego niż taki sandboxowy poziom, gdzie mogę zrobić dużo rzeczy. Nie, to jakby to mnie nie jara. Dlatego dla mnie Hitman jest po prostu, nie zastępuje mi tej takiej dziury w gameplayowym sercu, jaką pozostawiło właśnie trochę usunięcie skradanek z takich
częstych projektów. O. Tak, ale być może właśnie ten Hitman, powiedzmy, podał respirator Splinter Cellowi i on rzeczywiście może powstawać i ludzie mogą na niego czekać, a sama firma może mieć nadzieję na to, że on się sprzeda, a nie tylko trafi, powiedzmy, w te nostalgiczne nuty. To prawda. No dobrze, to ja jeszcze wrzucam od razu kolejny temat, który gdzieś tam sobie wynotowaliśmy, to znaczy temat grę. I mówię StarCraft. StarCraft, która to seria ma, myślę, dwa rodzaje odbiorców. Grupa pierwsza, do której należę ja, to są ludzie, którzy grają w singla i którzy są z tego powodu bardzo zadowoleni. Nie ukrywam, ja wracam do singli StarCraftowych nawet dzisiaj. Znaczy dwójki, bo jedynka jest już jednak trochę za stara. Ale przechodzę wszystkie trzy kampanie dwójki z wielką przyjemnością co jakiś czas, bo ja po prostu lubię ten ich sposób pisania. No i jest oczywiście grupa druga, czyli nazwijmy to e-sportowa grupa ludzi, którzy grają w multi. Nie wiem, czy dalej się jeszcze dzieją e-sportowe, pewnie się dalej dzieją w StarCrafta jakieś mistrzostwa, ale to nie jest w ogóle mój obszar zainteresowań. No i to jest chyba razem z Warcraftem, myślę, że ten StarCraft leży w tym samym takim pudełeczku schowanym gdzieś obok Arki Przymierza w podziemiach Blizzarda, bo oni jakoś za cholerę nie chcą do tego wrócić. Znaczy, ja rozumiem, że StarCraft nie jest aż tak stary jak Warcraft 3, bo chyba w którym roku wyszło? W 15 chyba wyszła ostatnia kampania do... albo w 16 do StarCrafta 2. Nie zapominaj o wspaniałym Reforged. No dobra, ale to jakby to jest jeden z tych remasterów, który jakby nic nie zrobił. O, tak. Znaczy wywołał tylko złe odczucia. Tak. Więc no Warcrafta 4 ani widu, ani słychu. StarCrafta 3 też nie bardzo. Więc ja się w ogóle zastanawiam, jak myślicie, czy oni kiedyś wydadzą trzeciego StarCrafta? No chyba na razie jest zawieszony na kołku gdzieś tam schowany koło właśnie tej Arki Przymierza w jakimś takim drewnianej skrzyni. Nie wiem, szczerze mówiąc. Znaczy w sensie wydaje mi się, że duże firmy są teraz trochę bardziej ostrożne i próbują stawiać na to, co się na pewno sprzeda. A jakby z punktu widzenia Blizzarda strategia to nie jest gatunek, który sprzeda miliony kopii, tak? Znaczy StarCraft jest dowodem, że te lata temu to sprzedawało tak, ogromne temu, liczby tak, kopii. Tak, nie? Tak. Poza tym wciąż powstaje mnóstwo strategii dzisiaj, chociaż robionych przez mniejsze studia, więc kto wie, może nie korowy team robiący na przykład umowne Diablo czy coś takiego, może mniejszy team. Może projekt StarCrafta powinien być znowu podzielony na części, tak jak trochę to było z poprzednim, z dwójką w sensie, i po prostu odpalić to mniejszym teamem, i niech się okaże, czy to ma sens dzisiaj dalej. No ale wiadomo, za tym stoją badania rynku, analityka taka, że oni na pewno wiedzą, czy im się to sprzeda, czy nie. Przy czym no ja bym, tak gdybając, nie ukrywam, bardzo bym chciał dostać kolejnego StarCrafta, ale właśnie dla singla, bo multi to mnie nie rusza. Wydaje mi się, że możemy oczekiwać BlizzCon za BlizzConem na takie ogłoszenie, ale wydaje mi się, że nie ma szans na ten moment, kiedy Diablo 4 będzie projektem wieloletnim. To nie jest tak, że ono wyjdzie i puf, 10 na 10 kończymy zachwycanie się tą grą. Nie. To będzie projekt bardzo długo żyjący. Hearthstone nadal żyje, World of Warcraft nadal żyje. Został zapowiedziany ten nowy survival blizzardowy, a jeżeli mówimy survival, to przychodzi nam do głowy również gra usługa, czyli coś, na co chcą postawić nieco więcej swoich środków. I ja nie wiem, czy znajdzie się miejsce na StarCrafta, którego scena e-sportowa, tak jak mówisz, nadal dobrze sobie radzi. A jeżeli mamy sprowadzić do czegoś wszystkie dyskusje, kłótnie na temat Blizzarda, to powiedzmy sobie wprost, on zrobi teraz coś, co będzie mu się opłacać. A czy mu się opłaca teraz siedzieć nad tym trzecim StarCraftem? Nie wydaje mi się. Ja tutaj trochę dlatego liczę na sukces Microsoftu w przejęciu Blizzarda, bo Microsoft pokazał, że potrafi zainwestować teraz pieniądze w studia różne, to znaczy dać im trochę wolną rękę, nazwijmy to, w zrobieniu rzeczy, bo chcą sobie zbudować portfolio. Także ja po cichu liczę, że gdyby Microsoft przejął Activision i Blizzarda, to może to zwiększa odrobinę szanse na marki takie właśnie jak StarCraft, czy może Warcraft, na zasadzie, hej, bo ludzie się domagają Warcrafta, weźcie go, zróbcie. Tak, to jest taki dobry PR dla Microsoftu byłby, prawda? Przyjęliśmy no. Blizzarda, macie tutaj to, czego zawsze chcieliście, to jest Warcraft 4.
Yep. I to... oczywiście wtedy też mówią i wychodzi też na PS5 i wychodzi też na Switcha i na GeForce Now, czy tam GeForce Experience, to bo mówię. Nie limitujemy do jednej platformy. Przepraszam, tak. Musiałem to dorzucić, bo teraz Microsoft na każdym kroku to powtarza, żeby tak, tylko ten deal się dopiął. Dodaj jeszcze, że za 350 zł. A no to tak, StarCraft był przecież grą i ja pamiętam to z czasów, jak to wychodziło. Ja byłem na studiach, więc ja bardzo wybierałem, co kupuję i cena StarCrafta 2 nie spadała. Po prostu ta gra się utrzymywała cały czas powyżej 200 zł. No nie było mnie na nią stać w tamtym czasie. Więc no. Zobaczymy. Czy na pewno singlowcy mogli zapomnieć o tej grze? To się w 100% zgadzam. Ale Blizzard wydaje mi się, że statystyki i numerki ogląda codziennie i nie zapomina, bo cieszy się o tym, co teraz pokazuje. A właśnie ocieram o siebie palce, co sugeruje, że mówię o pieniądzach. Znaczy, możesz spróbować przy mikrofonie, ale chyba nie słychać tego dobrze. Nie wiem, to raczej, spalony hajs. Tak, nie wydaje takiego dźwięku. Ale dobra, to ja jeszcze szybko wrzucam jeden temat, to będzie króciutki, bo jakby wiele do tego nie ma do powiedzenia. Black and White, czyli kolejna seria Petera Moliny, czyli wielkiego wizjonera upadłego, który po prostu najlepsze swoje czasy ma już ze sobą. Gra mojego dzieciństwa, absolutnie. To jest coś, w czym w jedynce, bo dwójka mi nie podeszła, w jedynce spędziłem naprawdę wiele, wiele, wiele godzin, mając swojego chowańca. Nie potrafiłem przez wiele lat przejść poza jedną mapę, gdzie chowaniec jest nam odebrany i trzeba go odzyskać. I bardzo bym chciał zagrać w Black and White'a dzisiaj i się nie da za bardzo, bo to nie chce działać na współczesnych systemach. Rozmawiałem z jednym gościem z GOGa ostatnio i mówię mu, ej, weźcie, zróbcie coś z tym. Halo, wy się znacie na przywracaniu takich rzeczy. No ale tam ewidentnie musi być masa problemów, bo tak samo widziałem na forum GOGa, jest taka tam kategoria wishlistowanych gier, które ludzie bardzo by chcieli, żeby GOG no, jakby zyskał do tego opcję przywrócenia. No i Black and White jest cały czas bardzo wysoko, z jakiegoś powodu nadal go nie ma, więc tam muszą być naprawdę duże problemy licencyjne, no bo nie sądzę, że technologiczne. Technologicznie daliby sobie radę pewnie szybko, a to musi być pewnie o kwestię praw. Ja widzę właśnie pewien punkt wspólny przy Dungeon Keeperze i przy Black and White, czyli właśnie Peter Molyneux, który wydaje mi się, że teoretycznie jest, ale raczej już był jednym z takich prominentnych autorów w świecie gier wideo i jasne, miał swoją wizję artystyczną, dlatego był autorem, ale był też autorem dlatego, bo trzymał to wszystko za sznurki, twardą ręką nad tym wszystkim siedział, pełnił też, znaczy posiadał też prawa do tych tytułów, przez co to, że one w ogóle nie funkcjonują w obiegu społecznym poza pewnymi wspominkami czy jakimiś archiwalnymi wersjami, w mojej opinii nie jest przypadkiem, a jest pewnego rodzaju następstwem. Może tak być, przy czym ja się na przykład zastanawiam, czy on ma cokolwiek wspólnego z Dungeon Keeperem jeszcze, czy to nie jest, wiesz, marka, która należy już do EA? No, myślę, że to jest EA marka. Ale tak. Czy też nawet tak, powiedzmy, czysto symbolicznie, czy właśnie przez to, że Dungeon Keeper był taki, jaki był i wymagał pewnych twórczych, kreatywnych pomysłów, czy jej właśnie nie chce tego dotykać, ponieważ nie ma go już pod swoją batutą. Może. A wiadomo też, czasem przerobienie klasyki na zupełnie nową modłę niekoniecznie musi zadziałać. To znaczy może wkurzyć bardzo dużą grupę ludzi. Więc kto wie. No, może się kiedyś dowiemy. Może na przykład będziemy siedzieć tutaj za 10 lat, znaczy mam nadzieję, że nie w tym samym miejscu, bo cały czas próbujemy się przeprowadzić z tego biura, więc mam nadzieję, że za 10 lat nie będziemy siedzieć tutaj dokładnie i rozmawiać o tym, że o, wychodzi nowy Dungeon Keeper, albo już wyszedł i będziemy się albo ekscytować, albo bardzo denerwować z tego powodu. Zobaczymy. Czy macie jeszcze jakieś serię, którą byście chcieli dołożyć? Ja bym dorzucił ciekawy przypadek. Przypadek jest ciekawy dlatego, że ta seria bardzo dobrze funkcjonuje i nazywa się Castlevania. Ale z jednej strony bardzo dobrze funkcjonuje, a z drugiej strony takiej normalnej, powiedzmy klasycznej, growej odsłony nie mieliśmy już od bardzo dawna. I jak to mniej więcej wygląda z Castlevanią? Tak? Castlevania ostatnią dużą odsłonę miała w 2014 roku i było to Lords of Shadow 2. Od tego czasu, owszem, dostaliśmy na przykład odświeżone wersje starych klasyków,
No one się to nazywały, dajmy na to, to był Advance Collection, czy to była na przykład Castlevania Requiem. Dwie takie kolekcje otrzymaliśmy starszych odsłon. W międzyczasie ukazała się też odsłona mobilna, która bardzo dobrze imituje te klasyczne 2D odsłony, gdzie obserwujemy bohatera jakby z boku. I niedawno gra, czy marka wróciła w jednej z najlepszych Castlevanii, czyli w Dead Cellsach. W Dead Cells, tak. I to jest chyba dokładnie jakoś teraz, w tak, tym czasie. Teraz jak, dokładnie, tam tydzień temu powiedzmy, czy jakoś tak. Nie da się ukryć anime jeszcze, znaczy nie anime, przepraszam, animacja tak. Jest na jeszcze Netflixie. Jest jeszcze ta bardzo popularna, moim zdaniem bardzo dobra również animacja na Netflixie, która znacząco pogłębiła w ogóle lore, dodała mu bardzo dużo takiej, rozbudowała go w każdym razie. To jakby, ona nie była szczególnie tam, ta historia bardzo pogłębiona w grach, raczej takim pretekstem stanowiła pretekst do fajnej opowieści. Ten serial świetnie ją rozbudował, jest bardzo mroczny, bardzo krwawy, niejednoznaczny, warto go zobaczyć, ale więc mówimy o serii, która właśnie pojawia się w innej grze w formie DLC. Ma popularny, już mający 3 odsłony serial na Netflixie, a nie ma klasycznej, normalnej powiedzmy odsłony na konsolach, na Switchu, tego czego byście oczekiwali, że Konami próbuje coś z tą serią zrobić, ale tak jakby boi się zabrać za nową odsłonę. Nie wiem, może nie ma już tam ludzi, którzy by potrafili to zrobić w sposób, który by zadowolił fanów. Ciężko powiedzieć, jaki jest powód, ale ja bym bardzo chętnie zagrał. Ja to w ogóle bym zagrał najchętniej w taką starą Castlevanię, znaczy w sensie nową. Nową, ale starą. Chodzi mi o te 2D odsłony, gdzie obserwujemy wszystko z boku jakby, bo ja tego typu gry bardzo lubię. Była zresztą taka gra i nawet zrobił ją człowiek, który kiedyś robił Castlevanię. Chodzi mi o Bloodstained. To jest taka 2D odsłona właśnie bardzo klasyczna, ale oczywiście Castlevanią nie jest. Odpowiadał za nią jeden z twórców Castlevanii, jeden z kilku, ale między innymi tych ważnych Castlevanii, pan się nazywa Igarashi. I on odszedł z Konami właśnie i zebrał pieniądze na stworzenie gry w stylu Castlevanii. Zebrał ją, ona się nazywa Bloodstained i to jest całkiem niezła gra. Tym razem bohaterką jest kobieta, w przeciwieństwie do Castlevanii, ale tych, gdzie mieliśmy paru różnych męskich bohaterów, ale poza tym jest bardzo, tak powiem, w klimacie, zarówno pod względem muzyki, jak i oprawy graficznej i tak dalej. Ja bym bardzo chętnie zagrał w taką Castlevanię, której nie ma, więc bardzo proszę, nie dotrze pewnie mój apel do szefostwa Konami, ale może słuchają akurat. Ale gdyby dotarł, to właśnie tutaj zgłaszam swoje tutaj zażalenie i bardzo dużą ochotę zagrania w Castlevanię. Bo co warto odnotowania, wystarczy spojrzeć na drugą stronę rzeki, do Nintendo, żeby zobaczyć, że gra, z którą Castlevania współtworzy subgatunek Metroidvanii, z którą ten subgatunek ugruntowała, czyli Metroid, ma się całkiem dobrze, prawda? Był ekskluzyw na Switcha w postaci Metroid Dreada, a teraz na Switchu wyszedł remaster o remake, nie? W sensie nazywają go remasterem, ale bliżej, co Digital Foundry stwierdziło, mu do remake'u. I wiadomo, no jest ekskluzywem na konsolę, którą nie każdy posiada, czyli Metroid, ale seria jest rozwijana. Metroid Prime, tak. Tak, Metroid Prime, dokładnie. I pierwszy. Czekamy cały czas na nowego Metroid Prime'a, nie już żaden reboot, remaster. Co prawda jest przesuwany regularnie od czasu zapowiedzi Switcha, chyba tam się, chyba jeszcze przed Switchem się pojawiła informacja, ale powstaje, więc tak jak mówisz, ta seria żyje, radzi sobie, sprzedaje się dobrze, a Castlevania jest takim dinozaurem trochę, zabytkiem, z którego wszyscy właśnie korzystają, wsadzają go do swoich gier, do swoich rozprawek, tekstów, ale aktualnie nic nie można o niej powiedzieć. Tak. W ogóle ja się tylko odniosę, bo mówiłeś o jednej rzeczy, że tam jeden z ojców Castlevanii robił tę grę, Bloodstained, tak? Tak. To jest super ciekawy podgatunek tematyczny, czyli twórcy, którzy zrobili pewien, znaczy są odpowiedzialni za sukcesy pewnych uznanych serii, którzy odchodzą, nie mogą kontynuować danej serii, bo IP zostaje przy studiu i potem oni robią swoje własne wersje z tych starych pomysłów. I tutaj mamy przecież Callisto Protocol, które no, imituje Dead Space'a. Jest teraz świeżo temat gościa, który współtworzył chyba Sims 2 czy coś takiego i robi swoją grę, która też jest Simsopodobna. Jest to, o czym ty mówisz. Pierwszy taki zupełnie aktualny przykład, który mi przyszedł do głowy, teraz pokazano ostatnio gameplay z takiej gry multiplayerowej, która nazywa się Finals, no. I to robią ludzie, którzy pracowali wcześniej w DICE nad Battlefieldem, tak. I po prostu jak patrzę na to działa, jeżeli chodzi o strzelanie broni i tak dalej. I zniszczalność jest, wszystkiego. Tak, to jest żywcem Battlefield. Co prawda zupełnie inna jest stylistyka, estetyka, tak. Ona jest taka śmieszkowa, ale znowu, robią nowego Battlefielda, tylko że nie
nie nazywają go w ten sposób i dodają mu taki vibe takiego raczej kuriozalnej, tam są takie śmieszne postaci, powiedzmy, nie wiem, mężczyźni w sukienkach, to wszystko połączone z ciężkimi karabinami, to ma taki, jest jakiś taki absurd w tym. Ja czekam na swój dostęp cały czas na Steamie, bo zgłosiłem tam prośbę o dostęp i nie dali mi cały czas, więc halo. Mnie na przykład takie ogólnie takie podejście do robienia śmiesznych strzelanek nie bawi, nie pociąga, ale ten gunplay wygląda super, wygląda jak z Battlefielda, więc po prostu jestem bardzo, bardzo zainteresowany. Proszę Finals robić Finals, bo Finals w ogóle ma chyba faktycznie dobry odbiór, więc proszę tam pracować nad nim, dłubać i dać dostęp, bo bym chciał sprawdzić. Dobra, Karol, jeszcze chciałeś dorzucić jakąś serię. Powiedzmy, że to będzie nasza ostatnia dzisiaj seria na koniec, więc niech będzie dobra. Skoro na koniec, jak ma być dobrze, no to zacznę zagadką. Zagadką, okej. Okay. Zgadnijcie, co to za gra. PEGI 3, także spokojnie. Zawarte w niej cytaty. Morda w kubeł, głupia cholero. Kolejny cytat. A teraz, zapędziwszy mnie w kozi róg, zapewne zamierzasz zadać mi gwałt, czyż nie? Ponadto w grze tej występuje pijana żaba, która wdaje się w erotyczny small talk ze sztuczną inteligencją. Może. PEGI 3. PEGI 3. Jakby ta chwila ciszy, która tutaj PEGI następuje. PEGI 3 rymuje się z tą grą. Tak dosłownie. Wiedźmin 3. Prawie. Przepraszam, nie musiałem to powiedzieć, bo 3 i 3. Dobrze. Rym Częstochowski, no. Rayman 3. O. Rayman. Tak, poważnie? Takie teksty? Tak, znakomity polski dubbing. Właśnie te teksty przypominają trochę The Office, mimo że ta gra była wcześniej niż The Office. Znaczy, przypominało pod tym względem, że dzisiaj by nie przeszły w takiej grze. Panie w lateksach bijące potwory na kołach. Dokładnie, tak. Widzę właśnie Dungeon Keeper. Gra, która jest ogromną świat, który jest ogromną franczyzą, bo od Raymana 3, który ukazał się, kurczę, kiedy? 2003 rok. Minęło już, powiedzmy, 20 lat w przybliżeniu. W międzyczasie powstało kilkanaście gier i może być ich dużo, dużo więcej, ponieważ to zależy od jakiejś konwersji, powiedzmy, zestawów minigier, o kurlikach, o tych pierdzionych kurlikach, które zostały zaprojektowane w sposób niezrozumiały dla mnie. Uwłaczających godności i rozumu człowieka. Jak tak obrzydliwe istoty mogą okazać się na tyle dużym sukcesem, że wypierają z umysłu Ubisoftu w ogóle jakiekolwiek pomysły na kontynuację Raymana, który był naprawdę znakomitą platformówką 3D, nie tylko od strony gameplayowej, ale narracyjnej. No i co? Ani widu, ani słychu. Rayman 4 kiedyś powstawał. 4 miesiące był w limbo produkcyjnym, po czym pan Michel Ancel, czyli człowiek, który, uwaga, uwaga, pracował też nad Beyond Good and Evil i także Beyond Good and Evil 2, powiedział, że pracuje się za ciężko i muszą to odłożyć w czasie. Co też powiedział? Że Rayman 4 powstanie, ale wtedy, kiedy stworzył Beyond Good and Evil 2. Nie wiem, czy nasi widzowie wiedzą, ta gra powstaje już od 2005 roku. W innej wersji, co prawda, wiadomo. Tak, ale, tak, ale oczywiście. Tak. Wiele razy musiała przejść wiele iteracji i, powiedzmy, zmian. Ale koniec końców Michel Ancel w 2020 roku odszedł z game devu, już nie tworzy gier wideo, a więc tak samo pomysł na Raymana, pobijony Good and Evil, upadł. Jedyna jakaś iskierka nadziei jest taka, że w najnowszym tworze z kurlikami, który jest mariażem tychże pokracznych istot z Mario, czyli Mario plus Rabbids, niedługo ma zostać wydane DLC, które dodaje nową grywalną postać do tej gry. I uwaga, uwaga, jest to Rayman. I jeśli myślicie, że to jest taka pierdoła, grywalna postać, to znaczy dla fanów bardzo, bardzo dużo, ponieważ sama zapowiedź Raymana zrobiła 800 tysięcy wyświetleń na YouTube, kiedy trailer faktycznej gry zrobił tych wyświetleń nieco ponad milion, więc mówimy o naprawdę nadal silnej twarzy Ubisoftu, choć to, co Rayman ma trudno nazwać twarzą, to jest jakiś paszczodziób. Ale nie potrafię sobie tego uzmysłowić. Nie potrafię sobie uzmysłowić procesu, który musiał się zadziać w głowie właścicieli do marki, że ona została tak zmarnowana. Mimo że Legends i Origins, czyli znakomite platformówki, coś w swoim, powiedzmy, gatunku osiągnęły. Ale na ten moment najnowsza gra z Raymanem, Rayman Mini, Autorunner, gra mobilna. Słuchaj, bądź optymistą, bo Splinter Cell, tak jak mówiliśmy, Sam Fisher trafił do dwóch różnych gier, zanim zapowiedziano remake Splinter Cella, więc jeśli Rayman też trafia do kurlików, to jeszcze jedna gra, do której musi trafić, najprawdopodobniej mobilna, i wtedy jest szansa, że zapowiedzą remake Raymana. Nie chcę się bardziej denerwować, ale przypominam, że pierwsza gra z kurlikami nazywała się Rayman Szalone Kurliki.
a najnowsza gra z kurlikami już nie ma w swoim tytule Raymana, bo Rayman już się nie liczy. Kurliki są po prostu ekspansywnymi gnojkami. To może po prostu przyprawią im uszy Raymana i to teraz będziesz miał Ray Kurliki albo Kurlikman. Tak, znaczy to na koniec po prostu podcastu chciałem się lekko zdenerwować, rzucić miękkimi wulgaryzmami w związku z tym. Myślę, że to zostało wykonane. Tak, zrantowałeś na koniec, tak. To nie da się ukryć. Ja tylko stanął trochę w obronie tych mobilnych Raymanów, których tak na marginesie z tego co widzę już nie ma w sklepie, ale Rayman Adventures to było całkiem przyjemna, fajna, jak na gry mobilne, rozbudowana i zupełnie nie nastawiona na mikropłatności odsłonka. I ja miło ją wspominam. Z tego co widzę, to jest jakiś Rayman w ramach abonamentu Apple Arcade, tak, czyli tych powiedzmy bardziej premium gier, które oferuje Apple w ramach płatnego regularnie abonamentu, takiego Game Passa mobilnego. Słuchaj, ja myślę, że po prostu Karolowi chodziło o to, żeby wylać swoje żale na tak. Michela Ancela i to o to tak naprawdę chodzi. Wielki tak. Artysta. No trudno, no jakby umarło. Ja byłem na pokazie Beyond Good and Evil 2 w 2018 roku na E3 i od tego czasu nic się nie zmieniło. Co, dobra giera będzie? W 2018 byłem również na pokazie gameplayu Skull and Bones, więc jakby mamy punkty styczne. Oba Ubisoft, oba dalej nie wyszły. Ubisoft jest leitmotywem, w sensie zaczęliśmy od Heroesów, kończymy na... Na Raymanie. Skull and Bones i Raymanie. Więc to jest moment, gdzie my stawiamy kropkę dzisiaj i oczywiście, jak zawsze, prosimy was o odezwanie się w komentarzach na YouTubie czy pod newsem na gry online. Komentarzy na Spotify'u nie ma, więc jakby tam was nie prosimy, ale możecie je wygłosić na przykład osobie, która siedzi gdzieś koło was. Jak siedzicie w autobusie i tego słuchacie, też możecie to zrobić. Będą na was dziwnie patrzeć, ale zawsze możecie. W każdym razie podzielcie się waszymi takimi seriami, które bardzo chcielibyście, żeby wróciły. Ale też, żeby było ciekawiej, seriami, które wróciły, na które bardzo czekaliście, ale okazały się kompletnie nietrafione i was zawiodły po prostu. I tyle. Tutaj was zostawimy. Bardzo wam dziękujemy i do usłyszenia następnym razem. Czołem, cześć. Na razie.